Jesteśmy na lotnisku Chopina i czekamy na przylot trenera Stefano Lavariniego, trenera naszej reprezentacji Polski w piłce siatkowej kobiet. Będzie to jego pierwszy przylot do Polski po wybraniu na stanowisko trenera. Czekamy z niecierpliwością. Mamy już trenera, jesteśmy w hotelu i zaczynamy za chwilę konferencję prasową trenera Lavariniego. Nie możemy się doczekać, aby usłyszeć, co trener nam ma do powiedzenia i jakie są jego plany z naszą reprezentacją na przyszłość. Za chwilę rozpoczynamy konferencję, czekam już na sygnał od moderatora. Stefano Lavarini jest z nami. Dzień dobry. So first of all, I want to thank the federation to guarantee the distances and so to take care about our health, even if rules are different in our countries. Po pierwsze chciałbym podziękować Polskiej Federacji za zorganizowanie tego spotkania zgodnie z zasadami, zachowanie dystansu społecznego, nawet jeśli mogą to być inne zasady, które obecnie obowiązują w Polsce. And this is just to make sure everybody in Italy that they are taking care about me in the best way possible. To przede wszystkim po to, żeby pokazać we Włoszech, że opiekują się tu mną w najlepszy możliwy sposób. Tradycyjną wymianę punktów. Brawa są mile widziane. Panie prezesie. Mogę sobie w tym momencie powołać pana trenera Lavariniego do naszej reprezentacji oficjalnie. Jesteśmy już po oficjalnej części konferencji. Teraz odbywają się indywidualne wywiady, rozmowy z dziennikarzami, a po indywidualnych wywiadach będzie ta przyjemniejsza część spotkania naszego dzisiejszego, mianowicie późny lunch w towarzystwie trenera, w towarzystwie prezesa i pani Aleksandry Jagiełło. Po oficjalnej konferencji oraz posiłku z prezesem Świderskim przenieśliśmy się do biura PZPS, gdzie ze mną odbyło się takie spotkanie organizacyjne, techniczne, podczas którego omawialiśmy plany, wchodziliśmy w szczegóły organizacyjne dotyczące zawodniczek, sztabu szkoleniowego, a dzień zwieńczyły wywiady indywidualne dla telewizji Polsat oraz dla ekipy mediów Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Późno skończyliśmy, ale myślę, że rozmowy były owocne. No a jutro rano trener wylatuje już z powrotem do Włoch.